Urodzona na Kubie artystka Camila Cabello powiedziała ostatnio, że 2018 był najlepszym rokiem jej życia i że nigdy nie czuła się tak żywa i szczęśliwa. Możecie pomyśleć, że to trochę zbyt wczesna deklaracja w ustach prawie 21-letniej dziewczyny, ale Camila od czasu przesłuchania do X-Factor w wieku 15 lat nie przestaje pracować, podróżować i zdobywać międzynarodowego sukcesu. Co jednak sprawia, że życie Cabello okazało się tak wyjątkowe właśnie teraz? Czy to ze względu na nową ścieżkę kariery? Czy może miłość życia? Mamy tak wiele pytań. Zostańcie z nami, jeśli chcecie poznać na nie odpowiedzi. Carla Camila Cabello Estrabao urodziła się 3 marca 1997 roku na Kubie. Wraz z pochodzącą stamtąd matką i jej meksykańskim ojcem, dziewczynka podróżowała przez pierwsze 5 lat swojego życia między Hawaną a Meksykiem, zanim w końcu rodzina zamieszkała w Miami na Florydzie, podobnie jak wielu innych kubańskich emigrantów. Chcąc zapewnić córce lepszą przyszłość, rodzice Camili postanowili wyemigrować na południe Stanów Zjednoczonych. Przy bardzo ograniczonym budżecie matka Camili wyjechała z córką z Hawany do Meksyku, aby tam przekroczyć granicę z Teksasem. Rodzice powiedzieli małej Camili, że jadą do Disneylandu, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Matka i córka, które w tym czasie jako jedyne miały pozwolenie na wjazd do USA, udały się w 36-godzinną podróż autobusem do Miami, gdzie zatrzymały się u przyjaciół rodziny. Było im bardzo ciężko. Piosenkarka pamięta sytuację, gdy w nocy na stacji benzynowej jej matka prosiła ludzi o pieniądze na karton mleka. Później matka Cabello znalazła pracę w sklepie odzieżowym Marshalls i sfałszowała swój adres zameldowania, by umieścić Camilę w pierwszorzędnej szkole podstawowej. Rok później dołączył do nich ojciec dziewczynki, który nielegalnie przekroczył granicę przez Rio Grande. Nie mając papierów i wizy, pomagał swojej rodzinie myjąc samochody. Z czasem rodzicom piosenkarki udało się założyć firmę budowlaną, która przyniosła ogromne zyski. Najważniejszy moment jej młodzieńczych lat wydarzył się, gdy Camila miała 15 lat. Dziewczyna zapytała rodziców, czy mogą zabrać ją na przesłuchanie do konkursu telewizyjnego X-Factor w Północnej Karolinie. Znając determinację córki, cała rodzina, w tym jej matka, ojciec, babcia i siostra, wsiadła do furgonetki i odbyła 12-godzinną podróż, by zrealizować marzenie dziewczyny. Camila na przesłuchaniu wykonała piosenkę Respect Aretha Franklin, ale po kilku tygodniach została odesłana do domu. Jednak dzięki Simonowi Cowellowi Cabello wróciła do programu wraz z 4 innymi dziewczynami. Simon wpadł na pomysł stworzenia zespołu, który później zdobył rozgłos na całym świecie – Fifth Harmony. Grupa, która ostatecznie zajęła 3 miejsce w X-Factor 2012, zanim została nazwana Fifth Harmony, nosiła nazwę Lilas albo 1432. Dobrze, że je zmieniono. Niecały rok później dziewczyny otwierały występy Demi Lovato, po czym w 2013 roku wydały swój pierwszy singiel zatytułowany Miss Moving On, który okazał się ogromnym sukcesem w Stanach Zjednoczonych. Dzięki kolejnym projektom muzycznym, w tym Better Together, 727 i Reflection, zespół zyskał światową popularność, osiągając miliardy odtworzeń na Spotify i 2 razy występując w Białym Domu. Camila uważała jednak, że styl zespołu i kierunek, w jakim podążała jej kariera zawodowa, nie jest tym, czego pragnęła, ponieważ nie odzwierciedlały jej latynowskiej tożsamości. Z tego powodu napisała własne teksty i rozpoczęła współpracę z piosenkarzem Shawnem Mendesem, której owocem był singiel I Know What You Did Last Summer. Cabello nie miała zamiaru opuszczać zespołu, ale jedynie znaleźć swój głos i nagrać solową płytę. Jednak członkinie Fifth Harmony, kiedy się o tym dowiedziały, nie były zadowolone. Po jakimś czasie okazało się dla nich niemożliwe podążanie tą samą ścieżką i w 2016 roku Camila opuściła grupę. I oczywiście wywołało to wiele kontrowersji. Rok później jedna z piosenek Camili pod tytułem Havana pojawiła się na liście 20 najlepszych hitów w rankingu Billboard. Po tym wielkim sukcesie artystka wydała swój pierwszy solowy album zatytułowany Camila. W ten sposób w 2017 roku Cabello ugruntowała swoją pozycję wokalisty solowego na całym świecie. Pod koniec roku poznała obecnego partnera, 31-letniego doradcy par Matthew Hasseyema. Oboje spotkali się na planie Today Show. Chociaż w przeszłości wokalistka miała krótki romans z piosenkarzem Austinem Mahone i rzekomo umawiała się z Shawnem Mendesem, Matthew okazał się tym jedynym. W lutym 2018 roku para potwierdziła romans publicznie. Co ciekawe, już w styczniu Camila dała małą podpowiedź o swoim związku, ale niewielu ją wychwyciło. Podczas wywiadu w audycji radiowej Morning Show zapytano ją, czy ma chłopaka. Camila zaskakująco zmieniła temat i powiedziała, czy to nie jest wprost urocze. I to wszystko złożyło się na to, że 2018 to najlepszy rok życia Camili. Oprócz zdobycia wielu nagród za solową działalność, jej życie miłosne również rozkwitło. Jak myślicie, co przyniesie jej rok 2019?
Czy jesteście fanami Camili Cabello? Podzielcie się opiniami w komentarzach i obejrzyjcie inne nasze filmy o piosenkarzach. Nie zapomnijcie też o lajkach i subach.